Jeden z najbardziej znanych klonów wyprodukowanych na planecie Kamino. Najlepszy w swoim fachu, zawsze wykonujący rozkazy wydane mu przez jego dowódcę, a zarazem przyjaciela, Anakina Skywalkera. Oddany swoim braciom i dowódcom, można powiedzieć, że dla Republiki był to żołnierz idealny, ale nie był on idealnym żołnierzem, tylko wielkim człowiekiem. Ponad rozkazy potrafił wynieść swoje przyjaźnie, gdzie niektóre z nich przetrwały aż do wojny z Imperium. Zapraszam na odcinek poświęcony kapitanowi Rexie, klonie, który swoją determinacją i oddaniem udowadnia, że przed prawdziwą przyjaźnią nie powinny wychodzić rozkazy. Miłego oglądania. The name's Rex. You'll call me captain or sir. Sir, yes, sir! Rex, jak każdy z klonów, został stworzony dzięki materiałowi genetycznemu mandaloriańskiego łowcy nagród, Jango Fetta. Ich wygląd, głos były identyczne do Fetta, lecz to, jakimi osobami się stali, zależało już tylko i wyłącznie od nich. Klony zyskiwały tzw. numer urodzenia zamiast imienia. Numerem Rexa był CT-7567. Jednakże Rex mówił, że nadanie imienia wyróżnia w klonach ich własną osobowość. Każdy z klonów był inny pod względem zachowania, osobowości. Kapitan Rex był prężnym, nieustraszonym klonem, do którego bardziej przemawiał argument użyty przy pomocy słów niżeli mięśni. Tak jak w przypadku konfliktu z Jedi Pong Krellem, Rex starał się rozwiązać całą sprawę dyplomatycznie. Zawsze uważał, że z sytuacji, kiedy ma się do czynienia z rozumnym przeciwnikiem, można rozwiązać sprawy nie tylko siłą, ale i słowem. Zawsze szedł przez życie z powiedzeniem, że nie liczą się jakie kto ma stopnie, lecz jakie kto posiada doświadczenie. Dla żołnierza, takiego jak on, stopnie wojskowe oczywiście miały znaczenie, ale wiedział, że bardziej zaufał sobie, która przeżyła więcej niżeli najbardziej uhonorowany generał. Rex znany był ze swojej lojalności do braci oraz do dowódców, i właśnie taki był do Anakina, do którego został przycielony wraz ze swoim Legionem 501 po bitwie o Geonosis. Bardzo szybko zyskał sobie jego sympatię i przyjaźń. Wiedział, że wykonując rozkazy Anakina, będzie wykonywał takie rozkazy, które nigdy nie zagrożą jemu, jego oddziałowi czy cywilom, których poprzysiągł bronić. Dowodząc Legionem 501, Rex miał zaufanie do każdego żołnierza z tej ekipy. Dzięki swojej wielkiej zdolności do dowodzenia, członkowie 501 Legionu wiedzieli, że ich dowódca nigdy nie zawiedzie. Mimo złych sytuacji, przeważających sił wroga, Rex potrafił motywować swoich ludzi, potrafił tchnąć w nich ducha walki, dzięki czemu wychodzili z każdej opresji. Podczas przepustki, walki czy służby na okrętach, Rex był mentorem każdego klona, który potrzebował pomocy. Nigdy nie odrzucił prośby o pomoc, zawsze wysłuchiwał propozycji taktyki działania, nawet od zwykłych rekrutów, którzy mogli być traktowani gorzej przez wyższych rangą oficerów. Rex był dla nich przywódcą, ale też nauczycielem, na którego zawsze mogli liczyć. Pokazał on również swoje dobre serce, kiedy podczas jednej z misji natrafił na klona dezertera, Kata Loquaina oraz jego rodzinę. Jego obowiązkiem było, aby go wydać, ale po spędzeniu całego dnia i po wspólnej walce, Rex przekonał się, że każdy klon zasługuje na szczęście, niezależnie od tego, gdzie się je odnajdzie. Rex nie wydał brata i w głębi duszy wiedział, że postąpił słusznie. Co warto też zaznaczyć, nigdy nie bał się wyzwań. Czy siły wroga były przeważające, czy walczył z drapieżnymi stworami, nigdy nie okazywał strachu. Podczas walki potrafił z chłodną głową dowodzić swoimi siłami, a samemu pokazując swoje nieprzeciętne umiejętności bojowe. Dzięki umiejętności radzenia sobie w trudnych, beznadziejnych warunkach, Rex potrafił przetrwać wszystko, co rzuciła naprzeciwko niemu wojna klonów, a następnie Imperium. Klony pod jego dowództwem wiedziały, że na wojnie zginie wielu z nich, ale również dzięki jego doświadczeniu i umiejętnościom wielu z nich ma szansę zobaczyć galaktykę wolną od wojny. Podczas wojen klonów Rex zawierał wiele znajomości czy to wśród własnych braci, jak na przykład z komandorem Codym, Echo, czy to poza własną rodziną, jak na przykład Anakinem Skywalkerem, Ahsoką Tano, czy nawet partyzantem z Onderonu z Sawem Gerrerą. Niektóre z tych przyjaźni przetrwały okres próby czasu i trwały nawet podczas konfliktu z Imperium. Na tych przyjaźniach warto skupić się nieco szerzej, gdyż one również kształtowały osobowość Rexa. Anakin Skywalker był dla niego oddanym przyjacielem, za którym skoczyłby w ogień. Połączenie Anakina i Rexa w drużynę zaowocowało stworzeniem najlepszego zespołu, który toczył boje w Wojnie Klonów. Przykład wydarzenia, które odbyło się na Maridun, pokazuje, że można na nim polegać, nawet kiedy sytuacja jest beznadziejna. Rex ryzykował własne życie, aby ochronić swojego przywódcę i przyjaciela przed drapieżnymi stworami. Natomiast, jeżeli chodzi o Ahsokę, Rex traktował ją po pierwsze jako swojego przyjaciela, a po drugie jako uczennicę, której starał przekazać się najważniejszą wiedzę dotyczącą wojny, walki, jak również i życia. Towarzyszył jej niemal na każdej ważnej misji, podczas których przekuwał nabyte doświadczenie w porady dla młodej Jedi. Po wielu latach, kiedy ich drogi znów się zeszły, Rex nie widział w niej już młodej, niesfornej uczennicy, ale dorosłą i oddaną przyjaciółkę. Nie było już porad, której mógłby jej dać, ale wiedział, że jego obowiązkiem nadal było stać u jej boku i chronić ją nawet za cenę własnego życia. Jeszcze na temat jego osobowości i przyjaźni pomówię przy omawianiu bardzo pokrótce jego historii, ale teraz chciałbym się skupić na temat jego umiejętności. Co pierwsze rzuca się w oczy? Na pewno jego doskonałe wyszkolenie w walce przy użyciu różnego rodzaju uzbrojenia, jak również w walce wręcz. Kiedy większość klonów spędzała dodatkowy czas na trening strzelecki, Rex postanowił poświęcić ten czas na udoskonalenie technik samoobrony. Jeżeli chodzi o wspomniane umiejętności strzeleckie, Rex nie miał sobie równych pod względem używania dwóch pistoletów jednocześnie. Umiejętność korzystania z dwóch pistoletów podniósł do takiego poziomu, że był w stanie ustrzelić szybko poruszające się dwie rzeczy jednocześnie, jak na przykład pojemniki z paliwem na stacji Skytop. Ważną umiejętnością, którą nabył Rex, a która była w nim udoskonalana przez masę treningów, była jego głowa. Tak, wiem doskonale, jak to brzmi, ale zaraz wszystko wyjaśnię. Rex zawsze szedł przez życie wiedząc, że nawet najlepsza broń i najlepszy pancerz nie wygrają wojny. Wygra go tylko silny umysł. I tak, Rex nie dość, że był niezwykle inteligentny, to ponadto ćwiczył swoją silną wolę, aby przeciwnicy nie mogli go złamać w przypadku przesłuchań. Trening silnej woli opłacił się na tyle, że Rex był jedną z niewielu osób, które były w stanie oprzeć się każdej zagrywce psychologicznej, a nawet mógł oprzeć się oddziaływaniu na umysł przez użytkowników mocy. Przykładem może być tutaj bitwa o zamek Teth. Asajj Ventress, która użyła na nim mocy, tzw. mind tricku, nie spodziewała się, że będzie on w stanie się oprzeć, co pozwoliło Rexowi ostrzec Anakina w bardzo sprytny sposób, wypowiadając imię Skywalkera, co nigdy dotąd się nie zdarzało. Z szacunku Rex zawsze zwracał się do Anakina per generale. Dzięki temu Anakin i Ahsoka mieli dostatecznie dużo czasu, aby obmyśleć plan ucieczki. Podczas bitwy o Christophsis Anakin był wielce zaskoczony refleksem Rexa i miał ku temu powód, gdyż Rex swoim refleksem niemal dorównywał Jedi. Potrafił on rozpoznać zagrożenie w ułamku sekundy i wyeliminować przeciwnika, nim ci zdążą jakkolwiek zareagować. Był to niezwykły talent, gdyż zwykle robił to bez głębszego przemyślenia, a każda taka sytuacja kończyła się dla niego i jego ludzi korzystnie. Z innych jego umiejętności warto zwrócić uwagę na jego znajomość robotomii, czyli wyciąganiu z pamięci droida jak największej ilości informacji. Rex potrafił również radzić sobie ze stworzeniami, mimo iż nigdy wcześniej ich nie spotkał, jak na przykład wspomniane stworzenia z Maridun, czy pająki Krykna z Atalonu. Również pilotaż różnego rodzaju ciężkiego uzbrojenia czy statków nie był mu obcy. Przykładami mogą tu być działo czołgu AT-TE i myśliwiec Y-Wing. Teraz myślę, że czas opowiedzieć trochę o jego wyposażeniu. Jak już wspomniałem, Rex korzystał z dwóch pistoletów DC-17, które cenił za ich szybkostrzelność i nie wiem, czy znalazłby się ktoś, kto byłby pod względem używania jednocześnie dwóch pistoletów lepszy niż Rex. Oczywiście jako klon Miał również na stanie karabin DC-15A, z którego korzystał wtedy, kiedy wymagała tego sytuacja, czyli np. przy ciężkich, wymagających bitwach. Innym wyposażeniem były naturalnie różnego rodzaju granaty, mniejsza wersja karabinu DC-15A, czasami oznaczana jako DC-15S, i haki, dzięki którym mógł dostać się na wysoko zlokalizowane pozycje, np. po ścianie skalnej. Miał on przy sobie również pas z mniejszym wyposażeniem, jak apteczka, lekkie racje żywnościowe, lornetka, czy właśnie wspomniany hak. Oczywiście nie było mu obce korzystanie z cięższych broni, jak wyrzutnia rakiet czy zamontowany do karabinu granatnik. Natomiast, jeżeli wymagała tego sytuacja, Rex skorzystał również z jetpacka. Co się tyczy jego pancerza, Rex skorzystał z pancerza typu Phase 1, stworzonego z plastoidu. Był on wytrzymały, choć wiadomo jak to jest w świecie Star Wars z wytrzymałością pancerzy. W związku z przynależnością do Legionu 501, Rex zamalował niektóre partie pancerza na niebiesko, co tylko bardziej potwierdza jego przywiązanie do ekipy. Do jego hełmu został zamontowany wizjer, tzw. dalmierz, który pozwalał mu na przeprowadzenie różnego rodzaju skany. Również na swoim hełmie namalował symbol Mandalorian, tzw. oczy Jaik. Do pancerza dodano również jeden naramiennik oraz niekiedy przepaskę na biodro, nazywane kamą, co bardziej wyróżniało go wśród innych klonów. W wyposażeniu pancerza znalazły się również buty z magnetycznym uchwytem, które znacznie ułatwiały wspinaczkę. Niekiedy sytuacja wymagała, aby użyć pancerza standardowego z wbudowanym kombinezonem termalnym, który chronił przed zimnem, jak na przykład w misji na Ordo Plutonii. Kiedy Republika zaczęła zmieniać opancerzenie klonów na Phase 2, Rex nie był tym bardzo przejęty. Nie zmienił on od razu swojego pancerza, gdyż uważał nowe za zbyt prefabrykowane i jednorazowe. Jednakże, kiedy zdecydował się na zmianę, stworzył on hybrydę swojego starego pancerza Phase 1 i Phase 2. I tak jego hełm został ulepszony o filtry oddechowe. Od pancerza Phase 2 zaczęło się również malowanie na hełmie ilości zabitych. Oczywiście w pewnych momentach trzeba było walczyć w przestrzeni kosmicznej. Dlatego do takich sytuacji montowano maski oddechowe, które doprowadzały powietrze do jego filtrów w hełmie. Rex posiadał również trzeci typ pancerza, ale był to jedyny wyjątek. Podczas szkolenia rebeliantów z Onderonu, Rex, chcąc uniknąć używania pancerza z sygnaturami 501, stworzył czarny mundur z niewielką ilością wyposażenia, do którego zaliczał się m.in. jetpack. Tworząc pancerz, upewnił się, że jego hełm nadal będzie posiadał dalmierz, a element klatki piersiowej będzie nosił oznaczenie oczu Jaiga. Myślę, że na potrzebę tego odcinka temat jego umiejętności i wyposażenia wyczerpałem na tyle, na ile było to potrzebne. Podałem tutaj najważniejsze elementy, czasami pomijając te, które na ten moment nie są nam potrzebne. Teraz czas skupić się na jego historii. Opowiem ją bardzo w okrojonej wersji, podając tylko najważniejsze informacje i wtłaczając w nie jeszcze cechy jego charakteru. A więc zapraszam na historię kapitana Rexa w pigułce. Po pewnym czasie od bitwy o Geonosis, Rex wraz z generałem Skywalkerem trafili na planetę Christophsis. Walka od początku była trudna i siły Republiki zostały zapchnięte do głębokiej defensywy. Jednakże w takich warunkach Rex czuł się najlepiej. Dowodził siłami klonów z Legionu 501 bez strachu i kompleksów. Po brawurowej akcji przeprowadzonej przez Anakina i Rexa na pewien czas udało się odeprzeć siły wroga. Po tej akcji Rexowi dane było poznać Ahsokę Tano, która z miejsca zaczęła pokazywać swoją niesforność, ale też od razu zaczęła otrzymywać od Rexa porady. Kiedy Ahsoka i Anakin wyruszyli z misją zniszczenia pola ochronnego droidów, kapitan nadzorował obronę dział, które po zniszczeniu pola miały wyprzeć siły separatystów. Rex, mimo ogromnej przewagi wroga i strat w ludziach, pokazał swój wojowniczy charakter i świetną taktykę obronną, co przyczyniło się do utrzymania pozycji i ostatecznego zwycięstwa w bitwie. Lecz nie był to dla niego koniec wrażeń, gdyż natychmiast został rzucony w wir wydarzeń na planecie Teth, gdzie separatyści przetrzymywali syna Jabby Hutta, Rotę. W owej bitwie Rex miał do dyspozycji tylko niewielki oddział, który miał zinfiltrować miejscowy zamek. To właśnie w tej bitwie udowodnił wielką siłę woli, kiedy oparł się mocy Ventress, o czym wspomniałem już wcześniej. Rex chciał dać więcej czasu na ucieczkę Anakinowi i Ahsoce i razem z garstką ludzi, która mu została, bronił wejścia do zamku. Mimo jego ogromnej waleczności, walka zapewne zakończyłaby się jego śmiercią, lecz z pomocą przybył Obi-Wan Kenobi wraz z oddziałem klonów dowodzonym przez komandora Cody'ego. Bitwa zakończyła się zwycięstwem taktycznym Republiki. Kolejne misje wymagały pokazania różnych umiejętności, o których wspomniałem wcześniej. Rex uczestniczył w wielu bitwach, jak np. na wspomnianym Maridun, QL, Ordo Plutonii, czy np. w obu bitwach na Felusji i wyzwoleniu Ryloth. Prawda jest taka, że kapitan Rex był jednym z niewielu klonów, które czynnie uczestniczyły w tak wielu bitwach, a mimo to nadal utrzymywał się przy życiu. Rex uczestniczył nawet w wielkiej ofensywie na planecie Geonosis, nazywanej inaczej drugą bitwą o Geonosis. Mimo wielu strat, problemów i całkowitej zmiany planu walki, Rex wraz z Anakinem i Ahsoką zrobili w tej bitwie wielką różnicę. Najpierw niszcząc wielki mur z setkami droidów, a następnie niszcząc ich fabrykę. Większość zasług spływa tu jednak na Ahsokę i Barrisa Offee, które podłożyły ładunki wybuchowe w samej fabryce, ale zadaniem Rexa było odwrócenie uwagi jak największej ilości sił droidów. Z tego zadania wywiązał się perfekcyjnie, co przyczyniło się do zwycięstwa Republiki na planecie. W późniejszym okresie Wojen Klonów Rex uczestniczył w ratunku mistrza Ivana Pila oraz Tarkina z owianej złą sławą cytadeli na planecie Lola Sayu. Dla wielu, można by rzec, była to misja samobójcza, ale determinacja Anakina, Ahsoki czy właśnie kapitana Rexa, który dał się nawet zamrozić w karbonicie, aby dostać się niepostrzeżenie do środka, dała tutaj o sobie znać. Misja zakończyła się jednak pyrrhusowym zwycięstwem. Rex stracił dużą część swojego oddziału, który swoją drogą i tak był niewielki. Uratować udało się jedynie Tarkina, gdyż Ivan Peel został zagryziony przez stwory Anuba. Na dodatek Rex stracił jednego z bliższych mu klonów, żołnierza ARC, Echo, który tak naprawdę został pojmany przez separatystów, lecz o tym przez długi czas nikt nie wiedział. Jedną z ostatnich misji Rexa była bitwa o Umbarę. Legion 501 po wezwaniu Skywalkera na Kursant został oddany pod dowództwo mistrza Jedi Ponga Krella, który nie bał się poświęcić całego oddziału w próbie osiągnięcia celu. Klony z 501 boleśnie się o tym przekonały. W tej bitwie Rex udowodnił, że mimo iż jest klonem, który ma ślepo wykonywać rozkazy, ma w sobie ogromne serce, lojalność do swoich braci. Działał na własną rękę, by wykonać rozkazy, lecz kiedy miarka się przebrała, potrafił stanąć w obronie klonów i zmierzyć się z Jedi. Klon czy nie, Rex jest osobą, w której sercu bije miłość do braci Republiki, których nigdy nie naraziłby na niebezpieczeństwo, niezależnie od danego rozkazu. Po owej bitwie Rex uczestniczył w innych akcjach, jak bitwy o Kiros i Kadawo, wspomniany już wcześniej trening rebeliantów z Onderonu i poznanie Sawa Gerrery, pościg za Ahsoką Tano, kryzys klanu bankowego, ratowanie Echo czy oblężenie Mandalory, lecz tutaj już zostawiam to wam, abyście sami przekonali się, jak wyglądała jego rola w tych misjach. Wojna klonów dobiegła końca. Republika upadła, sztandary Imperium powiewały teraz nad całą galaktyką. Klony przez swoje chipy kontrolne zostały zmuszone, aby wykonać rozkaz 66 i zabić wszystkich Jedi. Jednakże rozkazu nie wykonało 3 klonów. Komandor Wolfie, dawniej dowódca oddziału Wolfpack pod przewodnictwem generała Plokuna, komandor Gregor oraz właśnie kapitan Rex. Cała trójka wycięła sobie chipy kontrolne i postanowiła usunąć się w cień. Kiedy Ahsoka Tano postanowiła zwerbować go do rebelii, oddział ducha odnalazł go na planecie Silos, lecz Rex już nie chciał angażować się w wojnę. Jednakże po wspólnej bitwie z załogą ducha przeciwko maszynom AT-AT, Rex przekonał się, że nie dane mu będzie odpocząć od bitew, dopóki rządzi Imperium. Klony dołączyły do rebelii, a spotkanie Rexa i Ahsoki wywołało u tej dwójki dużo emocji. Był to dla nich bardzo nostalgiczny moment. Tym bardziej Rex przeżywał los Ahsoki, która nie wróciła z Malachoru. Rex od początku wziął się do roboty, ucząc dyscypliny Kanana i Ezrę, ale przede wszystkim uczestnicząc w partyzanckich akcjach, jak na przykład infiltrację imperialnego Interdiktora w celu uwolnienia Ezry i komandora Yuna Sato, dowódcę Szwadronu Feniksa. Tam również zawiązała się od dawno niewidziana przyjaźń między Jedi a klonem, kiedy to Kanan uratował Rexa. Kapitan pomagał rebelii jak tylko potrafił najlepiej, użyczając swoich umiejętności w ważnych akcjach, czy przekuwając swoją wiedzę w porady dla Ezry. Pomógł on również stworzyć bazę rebeliantów na Atolonie. Po wspomnianej stracie Ahsoki, Rex, mimo chwilowego załamania i opłakiwaniu przyjaciółki, nadal pokazywał swoją wielką formę. Po wielu latach spotkał on również droidy separatystów i mimo ogromnej niechęci i nienawiści do nich, Rex musiał pogodzić się z przeszłością, zaleczyć stare rany i ramię w ramię z droidami walczyć z Imperium o przeżycie. Jedną z kolejnych misji było odnalezienie zaginionego na Geonosis Saw Gerrery, który miał zdobyć informację na temat zgładzenia całej populacji Geonozjan przez Imperium. Saw i załoga ducha pomogli ostatniemu z Geonozjan, Klik-Klakowi, w ukryciu się w otchłani Geonosis z jajem królowej, mimo wcześniejszych sprzeciwów Sawa. Ostatnia znana nam na ten moment misja Rexa to obrona i ucieczka z bazy na Atolonie. Cała komórka rebelii musiała ewakuować się z planety, kiedy odkrył ją Thrawn. Dalsze losy kapitana Rexa poznamy w czwartym sezonie Star Wars: Rebelianci, którego premiera nastąpi jesienią 2017 roku. Kapitan Rex był bez wątpienia jedną z ważniejszych postaci całego nowego kanonu. Jego siła, determinacja, umiejętności taktyczne i dowodzenia pokazywały na polu bitwy, ile klony są tak naprawdę warte. Natomiast jego lojalność, empatia poskutkowały zyskaniem sobie szacunku wśród innych klonów, jak również przyjaźniami, które przetrwały wiele, wiele lat. Rex jest jedną z postaci ze znakiem obowiązkowy. Chodzi mi o to, że dla osób, które dopiero zaczynają oglądać Gwiezdne Wojny, czy dla fanów, którzy dopiero poznają nowy kanon, postać kapitana Rexa jest obowiązkowa do poznania, gdyż jest on jedną z tych postaci, które ten nowy kanon kształtują. Liczę na to, że Rex będzie jeszcze pokazywał swoje umiejętności przez długi czas i nie chodzi mi tylko o serial Rebels, ale o komiksy, książki, na które uważam całkowicie zasługuje. Jest on postacią, która będzie przeze mnie wspominana przez bardzo długi czas, nawet po tym, kiedy Star Wars postanowi skończyć jego historię. Dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka o kapitanie Rexie. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam również do komentowania, oceniania i subskrybowania kanału. W opisie filmu znajdują się wszystkie linki do artykułów, z których korzystałem, jak również spis odcinków, w których występował nasz dzisiejszy bohater. Informuję, że kolejny odcinek jest zaplanowany na środę w przyszłym tygodniu, a będzie on dotyczył postaci Kita Fisto. Natomiast w dniach od 13 do 16 kwietnia rozpoczyna się Star Wars Celebration, które na pewno przedstawi nam wiele nowych projektów, jak również pewnie uchyli trochę rąbka tajemnicy co do zapowiedzianych filmów, gier i czwartego sezonu Rebeliantów, czyli m.in. dotyczących dalszych losów kapitana Rexa. Oczywiście pojawi się film podsumowujący cały event. Ale na ten moment dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się.